shouldn't have gone so deep. Hej, cześć, siema do wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Subnautica. Co to tam pływa? To nie jest chyba ten manat. Jest tam gazonat. Never mind. Dobra, nóż sobie wezmę na wszelki wypadek. Wchodzimy na pokład kapsuły ratunkowej. This is Avery Quinn of Trading Ship głośność. Aurora, do you read? I ogarniamy radio. Nothing but vacuum. These Altera ships. They run low on engine grease, send an SOS. You offer to help, they don't pick up. Aurora, I'm out on the far side of the system. It's gonna take more than a week to reach your position. Do you still need our assistance? Over. I'll try them again tomorrow. Damn charter's gonna have us blowing our credits running errands for Altera. See what the long range scans pick up in the meantime. Okej, okay, czyli jakiś statek Sunbeam, jeśli dobrze zrozumiałem, statek handlowy, chce przyjść nam pomóc. Wiecie co? Mam wrażenie, że ten statek, ta nasza Aurorka, że ona nie rozbiła się tu przez przypadek. A raczej, że coś rozbić się jej pomogło. Ciekawe, jak blisko jestem prawdy. Wydaje mi się, że opuszczenie tego nie może być tak łatwe, jak po prostu poczekać na ten statek Sunbeam i sobie do niego wsiąść. Właśnie powiem, byłoby dość miłe spotkać trochę więcej ludzi. Dobra, czekaj, gdzie to jest? Tak, to jest to. Właśnie chciałem sobie znaleźć tę miejscówkę. O, pierwszy raz Shiglite w rączki bierzemy. Fajnie się na tym płynie. Dobra, tu mam karteczkę w ogóle moją obok całą z zapiskami z poprzedniego odcinka. Dobra. Zbadać jaskinie, zrobić oddycharkę, narzędzie nawigacyjne i konstruktor baz. Dobra, no to na początku idziemy ogarnąć te jaskinie. Biją czerwonych wodorosztów. Dobra, jeśli dobrze pamiętam, to... Dobra, jest to. Uuu, co my tu mamy? Fragment Simofa! Czymże jest Simof? Jeden na trzy. Simof, jednoosobowy batyskaf z niezależnym wymiennym ogniem energetycznym. Miejsce z tyłu, pewien skupiony wydarzenie, silnikiem... Okej. Batyskafy Simofa mogły być modyfikowane poprzez instalowanie modów ulepszeniowych w wejściach na skrzydle. Okej. Okay. Ciekawe. Bardzo. Jest serio akurat noc. Zobaczmy. Jest PDA. Aha, i to tyle. Dobra, no spodziewałem się... Oluju! Co jest? Znalazłem jakiś rozwalony statek! Czekaj, płyń w górę, po tlen. Mam go co prawda troszkę dużo, ale wolę mieć uzupełniony. Co to za statek jest? Tlenu proszę. I lecimy ten statek obadać, ale już! Co to jest? Jaki wrak Aurory to jest? Znaczy, wrak, jakaś część Aurory? Czy to jest statek, który był tu wcześniej? Czy tak grubo wcześniej przed Aurorą? No i to jest kolejny przykład tego, że przydałby mi się oddycharka. Oj, pięknie, mogę Simofa sobie skraftować już. No w sensie mam schemat już na niego, a czy mogę go już skrafcić, to wątpię, bo pewnie potrzebuję do tego tej całej konsoli pojazdów. Ej, kurde, ładnie to wszystko wygląda pod tą wodą.
O, tutaj coś. A, tylko złom. Tutaj coś. Jezus! No znowu to gówno małe, no! Boże! Durna pirania się uczepiła mnie. Dobra, tutaj pusto niestety. Czekaj, czy mogę wejść do środka? Dobra, 30 sekund tlenu. Co jest tutaj? Kwarc. A, tak po prostu kwarc sobie leży. Brak miejsca już, okej. Okay. Dobra, czekaj. Wyciągaj tego Stiglida i płyniemy w kierunku powierzchni. Potrzeba mi tlenu. Jezu, ale ten Stiglid tak pomaga. Czekaj, ja bym miał to w tym zrobić. I z powrotem w dół. Jak ja miał to zrobić w tym, no to ja bym się chyba w akcji po prostu zapieprzył. Kwarc. Dobra, chcę znaleźć jakieś wejście do tego. O, czyżby to tak proste? Nie. Oczywiście nie mogło to być aż tak proste. O, ale coś tu jest. Jest dziurwa. Powłoce. O, i mogę coś skanować. Biurko? Serio? A nie ma... macie tutaj może coś bardziej użytecznego? Fotel dowódcy. No, powiedzmy. Ławka. Okej. Okay. Jakieś PDA. O, spis załogi Degassi! O! Tak, czyli to jest statek, który był tu grubo przed Aurorą. O, tu jakieś wejście dalej. Tylko jak głęboko ja w ten... O, lampa przemysłowa, fajnie. Tylko jak głęboko ja teraz wchodzę w ten statek. W sensie wolałbym wypłynąć zanim skończy mi się powietrze. O, fragment przenośnej konsoli, zajebiście. Jeszcze tylko jeden. Jeszcze coś się tu kryje? O, tutaj coś mam. Dezynfekowana woda. Czy mogę coś zużyć? No, tlenu. No, opartego mogę apteczkę zużyć. Dobra. O Jezus Maria! O nie, o nie! Czekaj! Dobra, tutaj są. Są schody. Są drzwi. Są drzwi. Jest dziura. Sigel i w górę. Wypływaj w górę! Ja pierdzielę, ale bym się zajebał w akcji teraz. Tak, tak, płynę na powierzchnię, jestem na powierzchni. Okej, okay, pół kilosa jestem od Aurory. Czyli pół kilosa od Aurory jest ten wrak. Czy to się jeszcze coś kryje, czy to jest tylko takie lekkie wejście? To jest takie moje pytanie. Tak, tak, super. Jest ten złom. Tutaj sól. Sól by się przydała w sumie. Dobra, czekaj, mam ten. A bo ten złom mi zajmuje miejsce. Wol mi z tym złomem. Tytanu na razie nie potrzebuję. W dużych ilościach, więc. Muszę też tego zbierać. O. Tutaj. No spieprzaj ode mnie! A nie, bo Simow da mi tylko tego. Da mi tylko tytan. O, ty, czekaj, coś tam widziałem chyba. A nie, tylko przenikał. Tekstura się przenikała. Nic więcej. Kolejne te pływaki. Złom i złom. Ja pierdzielę, nic nie widać praktycznie pod tą wodą. Co w sumie ma jak najbardziej sens, no bo wiadomo, im... Nawet nie tyle im głębiej, tylko im dalej pod wodą, tym mniej widać.
Bo kurde, myślałem, że będzie to wejście do tych jaskiń, które tam gdzieś odkryłem, ale nie, to jest coś kompletnie innego. Okej, nowy biom chyba odkryłem właśnie. Znaczy, trochę odkryłem, trochę nie, no wpadłem na niego już, już w poprzednim odcinku. To jest ten biom czerwonej trawy. Ja go tak sobie nazwałem roboczo. Kurde. Coś się tu ciekawego znajduje? Oho, mogę zejść chyba trochę głębiej. Tylko ja nie wiem, czy ja chcę! O Jezus, 150? O, tu widzę mapy mi dają takie, daje takie taką... trochę geologiczną, powiedzmy. Dobra, ten poszedł w pizdu. Tu. Palnik laserowy, poproszę! Jeszcze tylko jedna sztuka. O, czyżby była zaraz obok? Zbyt piękne by było prawdziwe, ale sprawdźmy. O Jezus! Jezus Mario! Co to jest?! Jezu, jak się wystraszyłem! Jezu, co to jest?! Boże, moje serce! Jak się zesrałem wewnętrznie! O nie, czy ja umrę? W ostatniej chwili! Co to było? Ja się pytam uczciwie! Co to było?! Ja pierdolę, połączenie predatora z rybą! Jak się zesrałem! Ale nie żartuję, wystraszył mnie jebaniec! Co to było?! Kolejny jakiś lewiatan?! Ja pierdolę, jak ja chciałbym mieć teraz licznik tętna, sam jestem ciekaw kurwa jak wysokie je mam. Ja, ale autentycznie, nie, ja teraz nie udaję, na serio, wystraszyło mnie to skurwysyństwo. Ja jebie. O, tutaj coś nowego. Trochę. Ja pierdolę. O, jeszcze nowy biom, świetnie. A, to co? O, przenosz taką salę pojazdów, bueno. Okej, drugi schemat. Boże! Dobra, 30 sekund tenu. Bo mi znowu to ciulstwo tu gdzieś tu nie wyleciało, nie? Dwie skrajne sytuacje. Momentalny strach o własne życie i prawie utopienie się. Dobra, jestem 700 lekko po... O! Prawie się utopiłem, prawie się zesrałem ze strachu. Nie wróć, prawie zdechłem na zawał. Ze strachu to się zesrałem, faktycznie. O, co to jest? Pijawka drzewna. A, to skanuje, dobra. A, lokalna forma życia. Grzybowe drzewo! Okej, czyli biom grzybny. Jak rozumiem. Dobra, ja już jestem wyczulony. Nasłuchuję, wypatruję. Jak usłyszę znowu ten ryk, to wypierdalam stąd w te pędy. Czym ty jesteś? O, no. Meduszczka. Jesteś agresywna? Chyba nie. Ty, tam coś widziałem pod sobą. Nie wiem, czy, tylko nie wiem, czy to był złą, czy coś innego. No. No, zeskanowałem. Ale nie, chyba nie jest. Co to było? O. Co to jest? A, ja jest stworzenia, okej. Okay. Kurde, to dycharka by się przydała i to bardzo. Grzybowe drzewo. Czy mogę wziąć próbkę?
Mogę wziąć. A to co wziąłem? Nasiono? Dawaj, 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 dawaj. O, świetnie. Dobra, to się tym razem uda bez strachu o własne życie. No, ale sam bohater już tak kaszle. Tak, wiecie, trochę tak średnio potężnie. Próbka drzewa zawiera enzymy grzybicze. Dobra, no to na razie niech wypada, bo chyba nie jest mi to potrzebne. Aha, czemu to wygląda jak Matrix? Matrix a propos Dysona, nie? W ogóle wiecie, jak bardzo jestem do przodu względem po kolejnego odcinka Dysona? Strasznie. Tak ja go traktuję teraz trochę jak taki dziennik, bym miał robić taką serię... Jak patrzymy, na przykład był Marek Movie, na przykład robił taką serię konkretną z Dysona, no to... Sorry, ale u niego by to nie przeszło. Mostka cyklopa! Czym jest cyklop? Wielkim podwodnym kurestwem. Ciekawa łódź podwodna, nie powiem. Bo to chyba jest łódź podwodna. Tak mi się wydaje, w sumie jest mało mostku, no to... Raczej jest to coś dość dużego. Jest tutaj jeszcze coś? Ło, wow, to jakaś większa rzecz. Dobra, czwóreczka i płyniemy. Czyli jakieś takie... Elder drzewo, powiedzmy. Nawet by pasowało. Dobra, czekaj, po pierwsze płyniemy w górę. Cały czas mnie to wielkie kurestwo prześladuje. Gdzieś z tyłu głowy mam, że zaraz mi to coś po prostu wyskoczy z tyłu na pysk i będzie chciało mnie zeżreć. Okej, okay, prawie kilometr jesteśmy od bazy. Co to było? Nie wiem i nie wiem, czy chcę wiedzieć. Dobra, bo musiałbym coś wypić. Czyli przydałoby się wrócić do bazy i bynajmniej sobie pęcherznicę jakąś złapać. O, albo wziąć sól i próbkę tej tuby koralowej. Jak to wygląda? 13, kurde, to muszę... No to nie, to czas wracać do bazy w takim razie. Kilometr, ale wolę to zrobić na powierzchni, bo nie mam zamiaru płynąć w pobliżu Aurory. Co prawda jestem odporny na promieniowanie, ale teren Aurory to jest dla mnie teren nieznany. O, tu jest w ogóle też ta tuba koralowa. Więc wolę się... Ej, wait a fucking minute, czekaj chwilę. Tak, tak, natychmiast to uzupełnienie płynów. Czekaj, to jest... A nie, dobra, tu jest nasza, dobra, bo rufa jest tu, tam jest dziób, a tak patrzę, kurde, po której stronie ja jestem, ale... Okej, okay, jestem po tej bezpiecznej dla mnie stronie. Dobra, jak tam mój stan ekwipunku? Dwie rzeczy mogę jeszcze złapać, czyli na przykład dwie pęcherznice. Jezu! Ale już widzę jakiś fany moment ze mną, właśnie jak wylatuje mi to wielkie coś. Ja dalej nie wiem, co to było, nie? Poza też pewnie coś klasy lewiatańskiej, bo było... olbrzymie! No, złapiesz mi tą pęcherznicę, czy nie? Jest jedna. Przydałaby się jeszcze jedna. A po nie to, tylko... Tubka się przyda. Chociaż tubka chyba tam gdzieś mam. Czyli no, czwórka. Jedziemy pół kilosa. Kurde, niewiele mam tego. Nawodnienie jest bardzo niskie. A co zatem idzie, muszę szybko wypić. I przy okazji zjem sobie kostkę odżywczą. Bo hej, why not? Skoro i tak będę miał to po drodze. Jezu. Ciągle mi tento nie chce spaść. Nie czuję, jak mi serce napierdala. Uf,
ale kurde, już miałem palnik laserowy, już znaleziony i nagle mi to coś wyjebało na pysk. Znaczy na pysk, na plecy, Bagdora mi chciał chyba do dupy zrobić czy coś. Dobra, jest? Jest radio, okej, okay, to radio niech się odtwarza. Aurora, to jest Sunbeam again. We just picked up a massive debris field at your location. I didn't know how bad, how many of you, like I didn't know. We're now en route to your location. We're gonna bring you home. Sunbeam out. What else can I say? The only time I parked a rig this big on a rock that small was in VR. And I blew it. It's a bad option, all right, but so are all the others. Vital signs stabilizing. Pocieszyłeś mnie, stary, wiesz? Obyś tylko umiał parkować. I to dla własnego dobra, bo ja ci niestety nie pomogę. Dobra, tam się jakiś nowy schemat odtegował. Tutaj sobie ten kwarc zabiorę. O, i to się przy okazji też przetworzy. To się zwolni miejsce od razu. Więc tak, najpierw szkło. I utleniacz. I od razu z tego utleniacza zrobimy sobie zdezynfekowaną wodę. Dobra. 21 minut czasu nagrania. Wiecie co, zróbmy sobie może tego Steamoffa. Sztabka... O, proszę bardzo, sztabka tytanu, akurat. Smari ogniwo energetyczne. A ogniwo energetyczne to jest co? To są dwie baterie i guma, a jedna bateria to dwie rudy miedzi. Znaczy jedna ruda miedzi, czy potrzebuje dwie rudy miedzi. Dobra, ja miedzi jako takiej chyba już nie mam, czyli musiałbym jej poszukać. Na pewno nie będę szedł w tamtym kierunku. Cała strefa Aurory jest to dla mnie jeden wielki napis STOP RIVER YOU WILL NOT GO ANYWHERE. Coś się przed chwilą ze mnie śmiało, czy mi się wydaje? Dziurawiec. No domyślam się skąd nazwa się wzięła. Dobra, z tym może będzie lepiej. Kurde, gdzie może być ta... ruda pia... Okej. Okay. Gdzie może być ta ruda piaskowca? Czy teraz to by mi się latarka przydała? Chyba, że w tym jest. O, jest! Kurde, mam 47% mocy, to przydałoby się od razu wymienić te baterie. Może... na 3 miedzi? Od razu bym się połasił. Ej. Nie, ja se robię kadr z tego. Czekajcie. Pyk. Dziękuję. Bo to jest zbyt ładne, żeby nie robić z tego zdjęcia. Daj wam już miniaturkę na odcinek, nie? To w ogóle jak się ładnie świeci. No ci! No już miałem powiedzieć chyba spudłował, ale co? Oczywiście, zrobił sobie poprawkę. I finalnie mnie dziabnął. Co ja tu jeszcze znajdę? Mam nadzieję, że nie to wielkie, wijące, węgorzopodobne coś. Normalnie to był jak Stalker, tylko że dodatkowo już miał szczęki Predatora i był z 20 razy większy. Co jest? What? Co? Łypacz, ty łypacz doskonalenia, ty. Chodź tu, łypacz! Co on z siebie wydziela? No, kurna, gdzie on jest? Ty, no bawię się, no nie ścigam się z nim teraz, no. Łypacz przenoszący enzym? Jaki enzym znowu? Wiesz co? Dobrze, że ja się nie mogę zamotać w tych wodorostach. Bo to by było dość skamerskie. Choć nie ukrywam, byłoby to też dość logiczne. Gazonat zaraz obok.
No on się tak śmieje ze mnie, co mnie tak strasza, a to on się tak śmieje ze mnie. Padalec jeden. Dobra, mamy jakąś tam część potrzebnych mi materiałów. Co by tu jeszcze zrobić? Poza tym, że po prostu to, co już założyłem, czyli właśnie Shimofa. Dobra, fabrykator. Rybka. Smażony dziurawiec, czemu nie? To jest znaczyć jeszcze zasolonego. Jeszcze tutaj jakaś skrzynunia. Palnik laserowy! Nice! I mamy schemat! Okej. Okay. Czyli to, co się nie udało wcześniej, udało się teraz. Pięknie. Dobra, to jest ciągle tylko ten lewiatan przyjazny mi. Dobra, lećmy. To jest ten ból strasznie, że mam sporo rzeczy, ale bólem jest to, że sobie narobiłem tyle tych rurek, bo ja nie mam ich teraz gdzie odłożyć. Musiałem sobie teraz cały ten tytan z tego złomu przerobić na drugą taką pływającą skrzynkę. I powiem wam, że troszeczkę to rozważam. Oj, 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 troszkę blisko aurory jestem. Okej, bliżej nie podpływam. Definitywnie bliżej nie podpływam. Dobra, tutaj jest co? Kwarc. Jeszcze był gdzieś ten złom. Jeden. Drugi. Nie podoba mi się muzyka, która zaczęła grać. Trzeci złom? Może? Jeszcze ten tytan i spierdalaj. Ty dosłownie mi na kuper prawie chyba się wgryzł ten durny rekin piaskowy. Okej, okay, tu jeszcze jakieś części wraku. I tu mnie nie było. Tu mnie definitywnie nie było. Co tu jest? Sterownia skanująca! Pięknie, pięknie. Jeden na trzy. Ciekawe, czy będę mógł skanować... Nie, na, nie, na pewno nie będę mógł skanować tych wielkich kurestw, które takich jak to jedno, które mnie prawie zabiło jakieś pół godziny temu. Za łatwo by to było. Dobra, czwórka i płyniemy w górę. Okej, czy to się uda? A, spokojnie. Dobrze. O, ale było bardzo blisko uduszenia się. Za bardzo ryzykuję, jeśli mam być szczery. Ale nie umiem znaleźć umiaru do tego. Kolejny rekin piaskowy. Może sam zostać. O, tu jakaś większa jaskinia. Bardzo głęboka jaskinia. Dobra, jakaś... O! Dobrze. Pięknie, ruda miedzi, poproszę. Ruda miedzi. Bardzo... Tytan akurat też się przyda chwilowo. Jak to wygląda? 6 miejsc. No, tytany już będę miał idealnie. O, jeszcze jakiś wrak kolejny znalazłem właśnie. Czekaj, gdzie jest moja...
tutaj, czyli tu jest gdzieś Aurora. Tak jest. Dobra, to kolejny wrak mam do zbadania. Chryste panie. Dobra, może lepiej nie zużywać tak głupio tego. Tak latam i latam z tym, a finalnie bym z tego sobie to zużył. A mam mały deficyt, jeśli chodzi o miedź. No weź mi ten zlepek nasion. Dwa musiałbym coś... O, no to... Jak na... Gdzie jest ta woda? Jedna, druga... Nie masz wyrzucić, masz wypić. I zabierz drugi zlepek. 46 minut. Let's go. Jaki to jest skam? W ogóle się nie obraca... Nie obracają się te płetwy, a zużywam im moc tego Seaglide'a. No bez sensu kompletnie. Chyba nie no, wyciągam go. Czy wyciągam, chowam go, bo takie łażenie z tym jest po prostu idiotyczne. Czy byłoby mi w sumie na coś stać teraz? Wojna Simofa mnie stać. Jak tam mój kwarc? Jedna sztuka. Dobra, wywalę jeden tytan. Tu jest gdzieś ta tuba z kwarcem. Ewentualnie gdzieś tutaj powinien być, w tych jaskiniach takich małych. W sumie nie wiem, czy mogę to nazywać jaskinią. Tytan, to niech sobie tutaj zostanie. No i kurde, znalazłem miedź. I znalazłem też kwarc. No to kolejny tytan sobie wywalamy, a kwarc sobie zabierzemy. No i zajebiście. Nożek też sobie schowamy, żeby, nie wiem, być może przyspieszyć troszeczkę pływanie. Nie wiem, nie jestem pewien, czy to daje jakąś różnicę. No i dobra. Zasoby. Miedziany przewód, właśnie. Może ten konstruktor baz najpierw. Bateria i chip komputerowy, dobrze. A do chipu potrzebuję właśnie miedzianego przewodu. Dobra, no to zróbmy ten miedziany przewód. Ja bym to wypuścił, bo taki mój ambitny cel. Zamiast zrobić ten konstruktor, ale jeszcze dodatkowo stworzyć sobie tego Seaglide'a. O, tu powinno być trochę piaskowca. Że piaskowca, wapienia. Tytan. Niestety. Dobra, czekaj. Tutaj. I na razie to poproszę na piątkę. No. I latarką. Będziemy to rozwalali. O, ruda miedź, cyk, od razu. Kolejna ruda miedzi. Bardzo ładnie. Cieszy mnie to wielce. O, ktoś wysyła coś radiem. No, dobra, to mi akurat było trochę zbędne. Po co to zabrałem drugi raz? Kolejne jaja stworzenia. Dobra, tutaj pusto. Ale z drugiej strony powinno być to z piaskowcem. Tak jest. Dajcie mi srebro, proszę. O, albo ołów, jeszcze lepiej. Dwa ołowiu, okej. No nie, no usłyszałem tę cholerną kamikadzę. I ruda miedzi, bardzo ładnie. Dobra. To teraz czwóreczka. I lecimy do bazy. Mam suchego nagrania, jeszcze surowego nagrania.
Myślę, że coś tam powycinam z tych takich moich, z tych moich wojaży. No głównie te powroty do bazy, no bo to jest, no, no umówmy się, trochę zbędne. No i dobra, teraz co? Teraz... ogniwo jedno i bateria. Dobra, najpierw ogniwo. Teraz bateria. Teraz chip komputerowy. I zaawansowany zestaw elektryczny. Czekaj, czy ja to muszę odświeżyć? Tak jest. Chip, zestaw i 2 złota. No, na razie mi ten zestaw nie jest potrzebny, więc nie będę go też tworzył. To trochę szkoda sprzętu. Konstruktor baz. Czyli pierwszy cel na ten odcinek. Is designed to construct habitats capable of withstanding extreme environmental conditions. Został wykonany, choć nie wiem, czy ja mogę za dużo zrobić, jeśli chodzi o to konstruowanie baz, więc na razie zostawię go w bazie. W moim podzie. Dziennik głosowy jest ten. O właśnie, bo potrzebowałem jednego ołowiu do Simofa. To drugi ołów mogę zrzucić. No i okej, już chyba mam wszystko, prawda? Tak, do Simofa już mam wszystko. Tu nic więcej nie potrzebuję. Do palnika potrzebuję znaleźć najpierw diament. Co tu się jeszcze odblokowało? Zaawansowany elektryczny. Nic więcej, czemu mi pokazuje 6 schematów jeszcze dostępnych. A, dobra, bo jeszcze w dół mogę jechać. Fazowa pompa powietrzna. Aha, to jest ta pompa chyba, to, co ja ją mam już wytworzoną. No i tutaj te wszystkie ławki, fotele i tak dalej. O, panel słoneczny. 2 kwarcu, 2 tytanu, ruda miedzi, zasila... System wytwarzania tlenu, jaki nam do... Dobra. Wzmocnienie, okno włas. Sterownia, pomieszczenie wielofunkcyjne. Aha, to muszę sobie znaleźć. Spoko. Fundament, szklana sekcja. No, za dużo tutaj nie zrobię, więc na razie myślę sobie to odpuszczę. Potem, kiedy indziej przyjdzie czas na zabawianie się w boba budowniczego. Dobra. Czyli tak. Konstruktor baz jest, narzędzia nie zrobiłem, oddycharki też nie zrobiłem, jaskini, no, to połowicznie zbadałem, tylko nie te, co miałem. Dobra, to stwórzmy jeszcze, albo dobra, jeszcze zanim stworzymy tego Simofa, to obczajmy sobie właśnie tę wiadomość. This is Officer Keen in Light Pod 19. The captain is gone. I have assumed command. The last thing the captain did was give me coordinates for dry land. We regroup 1.5 kilometers southwest of the crash site. Stay together and good luck. This message will now repeat. Rendezvous coordinates corrupted. Transmission origin coordinates downloaded. Signal location uploaded to PDA. Kapsuła ratunkowa 19. 300 metrów! Miejsce ostatniej z transmisji drugiego oficera Keena. Wow! Co jest? Halo? Jezus! O Boże, jak już myślałem, że mi gry zaciąło, ja nie zapisywałem w ogóle od dawna, ja pierdzielę. Zapisz grę, zapisz grę. Boże. Bo ostatnie, co bym chciał, to teraz stracić progres. Pojazdy Simof. I chrupnął. Jest Simofik.
Welcome aboard, Captain. Okej, 200 metrów. Ty, nawet fajnie się tym jeździ. Znaczy jeździ, kurwa, pływa, nie jeździ. No fajnie, fajnie. I nieskończony tlen ma. To się wytwarza tlen z wody. Dobra, wychodzimy. Dobra, czy ja mam coś jeszcze do zrobienia, zanim się pożegnam z wami? Nie. Chyba co najwyżej mogę tę miedź przerobić. Właśnie, zrobić z tego baterię. Nie, tak. Baterie. Bo baterie mi się za chwilę jedne wyczerpią, a nie mam jak na razie jak ich ładować. No chyba, że w konstruktorze baz będzie jakaś opcja do stworzenia sobie jakiejś ładowarki. Ale póki nie mam takiego czegoś dostępnego, no to muszę sobie radzić w taki, a nie inny sposób. Ogniwo myślę też będzie warto zapakować do Steamofa, żeby mieć zapasowe. Czyli kolejna miedź. Dobra, trochę zbierania mnie czeka. Ale mam nadzieję, że w większości uda się to zrobić tak przy okazji. Dobra, zrobię sobie jeszcze jedną, tak na wszelki wypadek, szafeczkę. Tutaj jest co? Pompa i to, i skaner. Ale skanera już trochę używam i nie potrzebuję więcej sztuk. Dobra, szafkę puszczamy, mamy trzy szafeczki. Dobra, stąd już myślę, to możemy opróżnić. Jeszcze dwie próbki korala. No to te dwie próbki możemy tutaj dorzucić z powrotem. To pod trójkę. Mamy dwie baterie na zmianę ewentualnie do tego. No i dobra. Myślę, to jest taki w miarę ok odcinek. W kolejnym spróbujemy sprawdzić to miejsce nadania tej transmisji. Już widzę highlighty na moment, gdzie mi ten lewiatan tam wyskoczył, nie? Już widzę highlighty. Ale dobra, ode mnie póki co to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale z Subnautiki. Do usłyszenia. Cześć.